żelaza podkowa i kolejna podkowa, metalowa śruba, sygnał rozbity na ni to kolor, ni to żelazo, pewnie większe żelazo. Kolejny element metalowy na tym polu. Trochę się już tego tutaj uzbierało. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to właśnie to żelazo, które zalega w miejscach poszukiwań, powoduje efekt maskowania. Polega to na tym, że monety, guziki, biżuteria leżąca w pobliżu żelaza jest niewidoczna dla niektórych wykrywaczy metali. W jaki sposób spowodować to, aby wykrywacze widziały i żelazo, i kolor obok siebie zalegające? Zrobimy sobie test maskowania. Pokażę Wam, jak wygląda to w praktyce. Do tego celu użyję podkowy pojemnika, na której ułożę 2 grosze i cewki 12-calowej, której średnica to 30 cm. Moneta jest ułożona w odległości około 5 cm od metalowego elementu, w tym przypadku podkowy. Wykrywacz mam nastawiony na dual tone, powinien rozróżniać oddzielnie żelazo, oddzielnie kolor. Częstotliwość 30 kHz. No i filtr głębokości taki, żeby był płytki, a zarazem szybki. Przechodzimy do testu. Wykrywacz pokazuje wszystko jednym dźwiękiem. Czasami przebija coś, ale to w taki sposób, że chodząc normalnie raczej nie wyłapiemy takich sygnałów. Także podkowa przymaskowała nam 2 grosze i to jest właśnie ten efekt w praktyce. Przygotowałem już drugą, mniejszą cewkę do zmiany. Za chwilę ją założę i przeprowadzimy ten sam test. Cewka została zmieniona, a do testów użyjemy oczywiście tej samej podkowy i 2 groszy. Ewidentnie już słychać 2 tony. Nie ma efektu maskowania. Słyszycie na pewno już ten dual tone, także chrobotanie i pewny sygnał. Wystarczyło tylko zmienić cewkę na mniejszą. Największym błędem wśród detektorystów jest to, że chcą jak najszybciej przeszukać te pole. Wtedy zaczyna się taniec i bieganie. Nie, to jest podstawowy błąd. Trzeba spowolnić ruch, chodzić powoli i cewkę idealnie przystawiać do podłoża. Jeżeli chcemy zminimalizować ten problem, który ma wpływ na ostateczne wyniki naszych poszukiwań, musimy zastosować odpowiedni dobór cewki. Producenci wykrywaczy metali w swojej ofercie zazwyczaj mają kilka modeli cewek. Standardowo zakładają cewki pośrednie, tak aby z czasem można było zaopatrzyć się w cewki większe lub mniejsze snajperki. Tego typu snajperki lepiej będą się sprawdzały w terenach mocno zaśmieconych, gdzie występuje bardzo duża ilość żelaza. Wtedy pozwalają nam na to, aby lepiej separować przedmioty żelazne od nieżelaznych i lepiej je wyciągać z tego terenu zanieczyszczonego.
cewki większe, tego typu na przykład 12-calowe, stosowane są do pracy na większych głębokościach. Zmienia się częstotliwość wykrywaczu na niższą, zakłada taką cewkę i ta cewka ma przeznaczenie, aby głębiej penetrować warstwy ziemi. Cewki pośrednie, mniejsze, uniwersalne, stosowane w detektorach, są stosowane po to, żeby zachować kompromis między głębokością a czułością. Czy nasze poszukiwania będą skuteczne i uda nam się wyzbierać jak najwięcej przedmiotów z danego miejsca, zależy również dobór wykrywacza. Nowoczesne wykrywacze pracują na szybszych procesorach i lepiej separują od siebie przedmioty wykonane z metali kolorowych i niekolorowych. Kolejną dobrą radą na poszukiwania jest chodzenie po deszczu. Gleba jest wtedy mocno namoknięta i sygnał lepiej przenika przez ziemię. Wykrywacz wtedy jest bardziej czuły i poszukiwania są bardziej skuteczne. Cenna uwaga! Nie chodzimy podczas burzy, bo to jest niebezpieczne. Poczekajcie, aż przestanie padać deszcz i wtedy kontynuujcie poszukiwania. Odpalcie swoje wykrywacze metali, wejdźcie w menu, odszukajcie ustawień odpowiedzialnych za szybkość pracy waszego detektora. One istotnie wpłyną na jakość poszukiwań, jak i na ilość przedmiotów, które znajdziecie. Miejcie świadomość, że przedmioty leżące przy żelazie są maskowane tym żelazem i w momencie, kiedy wybierzemy wyższą częstotliwość i spowodujemy, że wykrywacz będzie szybszy na reakcję, uzyskamy pożądany efekt, ten pozytywny, ze skutkiem takim, że te przedmioty leżące koło siebie odczyta wykrywacz metali dźwiękiem oddzielnym dla żelaza i dźwiękiem oddzielnym dla monety czy guzika obok zalegającego. Podstawowe wykrywacze metali mają ustawienia automatyczne. Tam nie możemy prowadzić do zmian nastawień. Natomiast te modele zaawansowane można w jakiś sposób przygotować do tego, aby były szybkie. Na pewno, jeżeli chodzi o Golden Mask 6, to jest funkcja służąca do tak zwanych poszukiwań głębszych lub szybszych. Pod dyskryminacją jest disk depth, czyli dyskryminacja głębokości. Stosując ustawienia maksymalne, wypłycamy ten wykrywacz, ale za to jest głęboki. Natomiast stosując ustawienia niższe, o niższych wartościach, wykrywacz staje się płytszy, natomiast szybszy. Pamiętajcie, że aby komfortowo prowadzić poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali, musicie mieć stosowne pozwolenia. To ten komfort chodzenia przyczynia się również do tego, ile znajdziemy przedmiotów, bo możemy wtedy chodzić sobie w ciszy i spokoju. Bezwzględnie nie możecie wchodzić w miejsca objęte zakazami archeologicznymi. Stanowiska archeologiczne, grodziska, i chodzić przy obiektach, które są wpisane w rejestr zabytków. Zachowajcie bezwzględne bezpieczeństwo podczas poszukiwań. Życzę wam szczęścia podczas poszukiwań i aby dobrze ułożyła wam się noga. A na koniec jeszcze raz zachęcam was do tego, abyście odpalili własne detektory, rzucili kawał żelastwa na ziemię, a obok położyli na przykład monetę i zrobili sobie taki test separacji. Zobaczcie, jak reagują wasze wykrywacze i podzielcie się swoją opinią. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie aspektów prawnych czy doborze wykrywacza, piszcie do mnie śmiało. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnego filmiku i do zobaczenia w następnych odcinkach.